Cześć, jestem Kaki. Witaj na mojej stronie. Dzisiaj będziemy robić unpacking. Słowo pochodzi z angielskiego i chyba oznacza rozpakowywanie. A w języku filmików internetowych oznacza filmik, w którym host, czyli gospodarz programu, gospodarz tego filmiku, rozpakowywuje prezent albo rozpakowywuje. Jakiś gadżet. Wziął to się chyba od właśnie gadżetów, od iPhone'a, iPoda. Ludzie robili filmiki o tym, jak kupili ten produkt, jak go rozpakowywują i jak on wygląda po rozpakowaniu. Ja właśnie niedawno dostałem paczkę zaadresowana do mnie. O, proszę bardzo. No cóż, zobaczmy, co jest w środku. Dobra, na razie nic nie widać. Porządny karton, dobrze zabezpieczony. I w środku. O, nadal nic nie widać, ale już coś widać. Otóż osoby, które znają, już się orientują, co to jest. A osoby, które się nie znają, muszą poczekać, aż zdejmę tą folię. Właściwie nie folię, wiecie, że to się nazywa stretch. A może to się nazywa folia stretch, nie jestem pewien. Dobra. Uwaga, uwaga. Tara! Robotika. Tak, dostałem pocztą robotikę od samego autora. Dostałem egzemplarz recenzencki. To jest właśnie ten plus prowadzenia fajnego bloga. Że dostaje się podręczniki. Ten pachnie cudownie. Jestem uzależniony od zapachów świeżo wydrukowanych podręczników. Ten pachnie ostro, bardzo ostro. Dobrze. Pierwsze wrażenie. Twarda oprawka, ciężki. Jak tylko uzupełnię jeszcze kilka takich podręczników, a moja półka z podręcznikami w końcu zacznie się uginać. Bo jak na razie się nie ugina. Co my tu mamy? Dobre wykonanie, śliskie, tak więc odbijające światło, śliski papier, ale dzięki temu kolory są bardzo soczyste. W środku kartki również śliskie. Nie wiem, to jest jakaś taka warstwa, one się jakoś tak nazywają. Się nazywa ten papier właśnie taki powlekany. Książka jest dość gruba. Sprawdzam, ile to jest stron. No, 300, 350, prawie 350, może nieco więcej stron. O, wygląda mniej więcej w ten sposób. Ok, sprawdźmy, jaka jest grafika. Okładkę pewnie większość z Was widziała. W środku mamy ładnego robota, inspirowanego prawdopodobnie, o, ten jeszcze bardziej inspirowany Terminatorem. O, super. No i w środku cała masa grafik. Poczekajcie, pokażę Wam, o, w ten sposób. Sobie po prostu obejrzymy ten podręcznik. Jak na razie widzę mało zdjęć. O, lubię taką grafikę. Jest taki teledysk. No dobra, nie pamiętam, czyli to był teledysk, ale znajdę go i wrzucę pod tym wideo. Uwielbiam ten teledysk. Okej, no zdjęcia ewidentnie wprowadzają w klimat. O, jak najbardziej. Każda strona ma swoją ramkę, również klimatyczną. Tak więc, no czuć klimat. Kupujemy książkę i czuć klimat. Wiadomo, co kupiliśmy. O, też znana grafika, była wcześniej wykorzystywana. Ale są też nowe grafiki, których wcześniej nie widziałem. Ta na przykład jest super. Grafik jest dużo, właściwie bardzo dużo. Widzę, że autor postarał się o to. Niemniej jednak są strony, gdzie tej grafiki nie ma. Tu jest graficzka. Tu jest. Natomiast kiedy przechodzimy do już większych konkretów, więcej zasad jest, to widzę, że tej grafiki zaczyna brakować. Okej. Okay.
Widać, że grafika jest też robiona przez kilku autorów. Dzięki temu ta grafika jest dość spójna. Tak naprawdę ja nie lubię, jak grafiki ze sobą nie współkają. W Savage Worlds na przykład jest wielu artystów, mimo że grafika jest bardzo ładna, to jednak niektóre odstają od poziomu, co powoduje, że nie wygląda to aż tak fajnie i tak dobrze. Tu widzę, że grafiki mają mniej więcej ten sam poziom. Co prawda wyobrażam sobie lepsze grafiki, lepszą jakość tych grafik, lepsze wykonanie. Niemniej jednak widać, że one trzymają poziom i są dość zrównoważone, dzięki czemu podręcznik jest spójny. O, trafiliśmy chyba na obszar z małą ilością zdjęć. Przyjrzyjmy się dalej. Cybernetyka. Wow, bardzo dużo tekstu, bardzo dużo czytania. Tak więc na razie macie unpacking, natomiast jeśli chodzi o konkretną recenzję tej gry, no to z pewnością, znaczy z pewnością, podejrzewam, będziecie musieli poczekać, ponieważ ja wolno czytam. Tak więc postaram się to zrobić jak najszybciej się da. Być może po kawałku przeczytam jeden rozdział, zrelacjonuję go, kolejny rozdział, zrelacjonuję go. Dzięki czemu będzie można zobaczyć cały proces czytania tego podręcznika. O, co zauważyłem, to że zmienił się layout strony. Prawdopodobnie jest to związane z... O, tak, tu mamy poprzedni, tu mamy taki. Być może zmienił się po prostu rozdział jakiś, dość jeden ważny, istotny. Zasady, tak. Mamy nowy rozdział o zasadach i mamy nowy layout strony. O, jeden z fajniejszych rozdziałów. Część z tych grafik już widzieliście, a część jeszcze nie. O, no pięknie. Lubię takie krwiste i soczyste sceny. O, no i mamy te smaczki. Piękne, duże gany. No i małe gany. Nawet jest kusza. O, gun z licznikiem, to będzie mój. Uwielbiam Aliena, a tam był właśnie taki z licznikiem, tak więc jest super. Widać, widzę inspiracji dość sporo z filmów, a to jest dobre, bo wtedy wyobraźnia nie męczy się aż tak bardzo. No okej, okay, docieramy do końca. Docieramy do końca. Na końcu mamy kartę postaci. Fajnie, że została dołączona na płytce. A to jest ostatni element, który Wam pokażę. Jest spis alfabetyczny rzeczy, jak na przykład szukamy informacji o mutacjach, no to znajdziemy ją na 96 stronie. Lubię, jak podręczniki mają coś takiego. Jakość jest naprawdę bardzo dobra. Jakość wykonania jest naprawdę super. No i na koniec dostajemy również płytkę. Płytkę CD z muzyką, kartami do druku i wideo tutorialem. Tak więc jestem ciekaw, jak ten wideo tutorial wypadnie i myślę, że fajnie by było, jakby można było zacząć grać po samym wideo tutorialu, żeby nie było trzeba czytać całej tej książki. No a książka byłaby uzupełnieniem, które można później doczytać. Oglądasz sobie godzinkę, dwie wideo tutorialu, umiesz już wszystko, możesz zacząć grać. Wysyłasz to również graczom, żeby sobie to obejrzeli i mogą też zacząć grać. To by było super, naprawdę, naprawdę bomba. Dobra, okej. Widać mnie? Okej. Okay. To by było na tyle, jeśli chodzi o unpacking. Teraz czeka mnie długi proces czytania tego podręcznika. Więc czekajcie na następne filmiki, w którym opowiem Wam nieco więcej na temat robotiki.